Funkcja liniowa f jest określona wzorem f od x, to jest ax plus 6, gdzie a jest większe od 0. Wówczas spełniony jest warunek. To, że a jest większe od 0, czyli współczynnik stojący przy x jest dodatni, to znaczy, że nasza funkcja liniowa jest rosnąca. Czyli tu wiemy, że funkcja będzie rosła. Natomiast wyraz wolny, czyli szóstka, oznacza punkt przecięcia osi o y. No to zróbmy szkic takiej funkcji. Taki pomocniczy rysunek. Tu jest oś x. Tu jest oś Y. O tej funkcji wiemy, że przechodzi przez 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Przechodzi przez to miejsce i jest rosnąca. To narysuję sobie dowolną funkcję rosnącą, przechodzącą tutaj przez szóstkę. No i teraz o co oni się pytają? Pytają się, który warunek jest spełniony. Sprawdźmy po kolei. Ten warunek zinterpretujmy. Wartość funkcji dla argumentu 1 ma być większa od 1. Dla argumentu 1, tutaj mamy argument 1. Wartość funkcji dla argumentu 1 będzie w tym miejscu, zobacz, to jest ponad 6. Czyli nam z wykresu wartość funkcji dla argumentu 1 jest nawet większa od 6. Skoro on jest większy od 6, to tym bardziej jest większy od 1, bo skoro f od 1 jest większe od 6, to tym bardziej jest większy od 1, bo 6 jest większa od 1, czyli prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź A. No dobra, ale sprawdźmy sobie jeszcze pozostałe warunki, pokażmy, że one były fałszywe. Co one znaczą? B. Wartość funkcji dla argumentu 2 ma być równe 2. Dla argumentu 2 ma mieć wartość funkcji 2. No nie ma takiej opcji, bo tutaj ta wartość jest wysoko, to jest ponad 6. No to nie może być dwójką, funkcja liniowa nie zawróci, nie przejdzie przez ten punkt, czyli odpada. Wartość funkcji dla argumentu 3 jest mniejsza od 3. Tu jest argument 3 i wartość ma być mniejsza od tego poziomu. Czyli gdzieś tutaj powinien być wykres funkcji. No widać, że on nie nawróci w to miejsce, czyli jest błędna. Wartość funkcji dla argumentu 3 jest u nas gdzieś tutaj, czyli ponad 6, odpada. No i wartość funkcji dla argumentu 4, tu jest 4. Dla argumentu 4 ma być raz, 2, 3, 4 w tym miejscu. Też funkcja nie nawróci, nie pójdzie tutaj. Wartość funkcji dla argumentu 4 jest powyżej 6, czyli też odpada. Odpowiedź prawidłowa to odpowiedź A.